Tak myślę. To jest podcast o bioetyce, religii, kościele, cywilizacji i ewangelizacji. Zapraszam, Tomasz Tardikowski. To jest podcast Tak myślę, Tomasz Tardikowski. Witam i zapraszam na kolejny jego odcinek. Zaczynamy jak zwykle od spisu treści. Czy Franciszek zdecyduje się na święcenie diakonatu dla kobiet? Taki przekaz pojawia się coraz częściej, a teologicznie nie ma przeszkód, by to zrobił. Od tego zaczniemy dzisiejszy podcast. Watykan ponownie wyraża zaniepokojenie reformatorskimi poczynaniami Kościoła w Niemczech. Nie żyje Nawalny. Jaka powinna być odpowiedź Zachodu na tę śmierć? O tym także w tym podcaście. Pierwsza rozmowa w tym odcinku także poświęcona będzie Nawalnemu. O nim samym, ale także o rosyjskiej opozycji i postępującym wzmacnianiu reżimu Putina porozmawiam ze Zbigniewem Parafianowiczem. Kardynał Zuppi potępia antysemityzm, ale i odcina się od działań Izraela. Ważne słowa bliskiego współpracownika papieża. Odniosę się też do apelu przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o pojednanie i modlitwę w intencji jedności Polaków. A potem kolejna rozmowa. Z doktorem Łukaszem Jasiną porozmawiam o wrestlingu, rodzinie, amerykańskiej tożsamości, a wszystko to na bazie znakomitego filmu Bracia ze stali. A na koniec jeszcze zachęta do lektury książki, tym razem o Irlandii i o schyłku irlandzkiego katolicyzmu. A teraz zaczynamy! A ten odcinek podcastu rozpoczynamy od analizy ostatniego spotkania Rady Kardynałów, papieża Franciszka i kobiet w Watykanie. Mówiliśmy o tym spotkaniu w podcaście, ale teraz przejdziemy do jego szczegółów. Analitycy magazynu America sugerują, że kolejne wypowiedzi papieskie, a także to właśnie spotkanie i obecność na nim anglikańskiej biskupki, która mówiła o ordynacji kobiet, wskazuje, że choć papież Franciszek z pewnością nie zdecyduje się na święcenia kapłańskie dla kobiet, to może zdecydować się już na diakonat kobiet. Opinię tę potwierdza zresztą jedna z uczestników ostatniego spotkania z papieżem. Papież Franciszek jest zwolennikiem wprowadzenia w kościele diakonatu kobiet, mówiła siostra zakonna, która uczestniczyła w tym spotkaniu. Czy to jest możliwe? Oczywiście, że tak. Wszystkie elementy teologiczne do takiej zmiany są już przygotowane. Pozostaje tylko decyzja. Ujmując rzecz obrazowo, jeśli w jakiejś sztuce, jak pisał Czechow, w pierwszym akcie wiesza się strzelbę na ścianie, to z całą pewnością w akcie trzecim strzelba wystrzeli. A jeśli chodzi o diakonat kobiet, to strzelba jest już powieszona od bardzo dawna i teraz przychodzi nam tylko czekać na moment, w którym ona wreszcie wystrzeli. O czym mówię? Otóż po pierwsze, wprawdzie mamy decyzję Jana Pawła II, który mówi, że kobiety nie mogą być kapłankami, nie mogą otrzymać święceń kapłańskich, ale mamy równocześnie teologię diakonatu, która po Soborze Watykańskim II mówi jasno. Wprawdzie diakon pozostaje duchownym, ale nie jest kapłanem w taki sposób jak prezbiter czy biskup. Nie uczestniczy w kapłaństwie hierarchicznym, a jedynie w kapłaństwie służebnym. Co to oznacza? No to oznacza, że do diakonatu nie odnosi się decyzja Jana Pawła II związana z kapłaństwem. To jest pierwszy element, pierwsza część tej strzelby, która już wisi na ścianie. Drugi element, nie mniej istotny, jest taki, że już w czasie Soboru Watykańskiego II zlikwidowano tak zwane niższe święcenia kapłańskie i pozostawiano je jako wyłącznie służby, jako wyłącznie lektorat i akolitat, które nie są już święceniami, ale są pewną metodą posługi w kościele. I właśnie te dwie posługi, będące pozostałością niższych święceń kapłańskich, papież Franciszek otworzył na kobiety. Otóż od jakiegoś czasu lektorkami i akolitkami, czyli kimś, kto otrzymuje dawne niższe święcenia kapłańskie, mogą być kobiety. No i mamy trzeci element, szczegółowe badania na temat tego, czy w kościele starożytnym istniała rzeczywiście posługa diakonek. Odpowiedź jest dość oczywista. Istniała. Spór dotyczy jedynie tego, czy można ją było rozumieć jako posługę analogiczną do współczesnej posługi diakonów. To wszystko sprawia, że w zasadzie teologicznie wszystko jest przygotowane. Kobiety mogą i pewnie niebawem zostaną diakonkami. Czy taką decyzję podejmie sam papież Franciszek, czy jakiś jego następca? Zobaczymy. Ale szykujcie się do tego, że już niebawem w kościele będą kobiety diakonki. A tak poza wszystkim innym, to diakon wprawdzie jest duchownym, ale uczciwie rzecz biorąc wcale nie może zrobić więcej niż świecki za zgodą biskupa. W tej chwili kobiety w wielu kościołach katolickich na świecie wykonują już wszystkie posługi, które wykonują diakoni stali, diakoni mężczyźni. Tak, mogą udzielać komunii świętej,
tak mogą chrzcić dzieci, zresztą dzieci może chrzcić każdy, tak głoszą kazania, co może zrobić świecki, jeśli ma delegację od biskupa, tak odprawiają pogrzeby i tak mogą być świadkami w czasie sakramentu małżeństwa. Więc naprawdę wielkiej rewolucji związanej z tą sprawą nie będzie. A teraz przenosimy się do Niemiec. Jest kolejna interwencja Watykanu w sytuację niemiecką. Watykan ponownie wyraził zaniepokojenie częścią spoczynań Kościoła katolickiego w tym kraju. Stało się to krótko przed rozpoczęciem wiosennej sesji plenarnej konferencji Episkopatu Niemiec. W liście do niemieckich biskupów przedstawiciele Kurii Rzymskiej zaapelowali o odwołanie zaplanowanego głosowania w sprawie tzw. komisji synodalnej. Chodzi o komisję, w skład której wchodziliby na stałe biskupi i świeccy, która miałaby pewnymi rzeczami w Kościele niemieckim zarządzać. W liście, który napisali kurialiści rzymscy do niemieckich biskupów, datowanym na 16 lutego, czołowi kardynałowie z Kurii Rzymskiej odnoszą się do planowanej kolejnej rundy rozmów między przedstawicielami Watykanu a niemieckimi biskupami. Rozmowy te miałyby dotyczyć właśnie także komisji synodalnej i kurialiści proszą o to, by nie podejmować żadnych decyzji w tej sprawie, zanim do rozmów nie dojdzie. Trzeba powiedzieć uczciwie, że niemieccy biskupi zgodzili się na tą prośbę, nie przegłosowali powołania komisji synodalnej, czym sygnalizują, że są otwarci na rozmowę. Ale niewątpliwie te rozmowy będą trudne, bo z jednej strony niemieccy biskupi i niemieccy katolicy są bardzo zdeterminowani do wprowadzenia zmian, kolejnych zmian w Kościele, a z drugiej strony Kuria Rzymska bardzo nie chce tych zmian. Nie tylko dlatego, że sama jest im niechętna, ale także dlatego, że obawia się, że zbyt szybkie zmiany w niemieckim Kościele mogą doprowadzić do tego, że na przykład Kościół afrykański albo Kościół polski zacznie dążyć do jakichś form schizmy albo będzie domagał się bardzo surowych kar dla Niemiec, co poluzuje jeszcze i tak mocno poluzowane relacje wewnątrzkościelne. Z tego powodu to dobrze, że Kuria Rzymska napisała do niemieckich biskupów i to dobrze, że niemieccy biskupi podporządkowali się tej prośbie. A teraz kompletna zmiana tematu. Aleksiej Nawalny nie żyje. Zachód Zjednoczony jest w potępieniu reżimu Władimira Putina, ale jak za każdym razem i tym razem istotniejsze od słów są czyny. I to właśnie ich trzeba oczekiwać od polityków. Jeśli czegoś możemy być pewni, to tego, że okoliczności śmierci Nawalnego nie wyglądały tak, jak przedstawiają to rosyjskie władze, które mówią o tym, że Nawalny wyszedł na spacer, poczuł się gorzej, reanimowano go, no ale on przypadkowo oczywiście umarł. I nawet jeśli rzeczywiście śmierć nastąpiła na spacerze, to biorąc pod uwagę to, że Nawalnego już próbowano otruć nowiczokiem, możemy być niemal pewni, że i tym razem do zasłabnięcia nie doszło z przyczyn naturalnych. Możemy być też pewni, znając rosyjskich dziennikarzy śledczych, że niebawem dowiemy się na ten temat zdecydowanie więcej. Zachodni politycy i komentatorzy są zgodni, że wyłączną odpowiedzialność za śmierć Nawalnego ponosi reżim Putina. Ale choć pada masa ostrych i jednoznacznych słów, to dobrze. To trzeba jasno powiedzieć, że dopóki w Rosji rządzi Putin i jego klika, nie zostaną rozliczeni ci, którzy odpowiadają za śmierć rosyjskiego opozycjonisty. Wszyscy wiedzą, kto za to odpowiada, ale nie da się go ukarać, dopóki rządzi Putin. Jeśli więc Zachód chce rzeczywiście rozliczyć odpowiedzialnych za śmierć Nawalnego, to musi zrobić wszystko, aby ten reżim upadł. Innej drogi nie ma. Metoda osiągnięcia tego celu jest zaś absolutnie oczywista. Odpowiedzią Zachodu na śmierć Nawalnego musi być więcej broni dla Ukrainy. Nie jest nam potrzebne straszenie, że niebawem Putin nas zaatakuje, bo to jest element jego propagandy. Nie trzeba nam nieustannych ostrzeżeń, jak jest groźny Putin, ale z pewnością potrzebujemy świadomości, że bez zwycięstwa Ukrainy nie ma innej drogi, by cokolwiek zmienić w Rosji. A to oznacza, że Polska i Europa będą bezpieczni dopiero, gdy upadnie reżim Putina. A teraz czas na pierwszą rozmowę ze Zbigniewem Parafianowiczem, dziennikarzem Dziennika Gazety Prawnej. Porozmawiamy o Rosji, Aleksieju Nawalnym i jego śmierci, ale także o tym, co z tej śmierci wynika dla Polski.
A moim Państwa gościem jest Zbigniew Parafianowicz, reporter Dziennika Gazety Prawnej, autor książek między innymi Polska na wojnie, czy śniadanie pachnie trupem. Witam serdecznie. Dzień dobry. A porozmawiamy dzisiaj o śmierci Nawalnego, ale zanim pytanie o to, dlaczego umarł, w jaki sposób, co wiemy, czego nie wiemy, czego się dowiemy, a czego się nie dowiemy, to może najpierw pytanie o to, kim był Aleksiej Nawalny, bo to jest taka postać, która nawet w Polsce i nawet po śmierci wśród części budzi kontrowersje, bo część nadal uważa go za wielkoruskiego szowinistę. Inni zwracają uwagę, że niezależnie od poglądów, no była to jednak realna opozycja wobec Putina. Jeszcze inni, cytując rosyjski głęboki internet, sugerują, że bardzo długo to był po prostu putinowski agent. Więc kim był Nawalny? No agentem nie był prawie na pewno. To jest, to jest jedna z tych teorii spiskowych, która dotyczy Nawalnego. Pozostałe tezy, pozostałe sformułowania, które padły, to jest prawda, tak. To był opozycjonista, potencjalnie zagrożenie dla Putina. Dzisiaj wywiad Łotewski opublikował taką analizę, w której mówi, że oprócz tego, że Rosja nie zrezygnuje ze swoich celów w wojnie na Ukrainie, to elity rosyjskie zaczynają myśleć o tym, co może być po Putinie. Oczywiście no, elity rosyjskie nie myślą o tym, żeby wymienić Putina w przyszłości na kogoś z głębokiej opozycji, no ale potencjalnie Nawalny był taką skrzynką kontaktową dla na przykład świata oligarchiatu, który był niezadowolony z tego, w jakim kierunku zmierzają rządy Putina, także no, był potencjalnie niebezpieczny. On w wyborach na mera Moskwy w 2013 roku zdobył 27% głosów, mimo tego, że nie miał dostępu do mediów, mimo tego, że nie miał takich zasobów jak Sobianin, który z nim rywalizował. Także to jest postać, to niewypowiadanie nazwiska Nawalnego przez Putina nie jest przypadkowe. No, po prostu Putin się go do pewnego stopnia się go obawiał. I tak jak no, po prostu w warunkach wojennych no, musi czyścić skrzydła opozycyjne. Z jednej strony Prigorzyn, który musiał zginąć, bo był reprezentantem tego betonu specsłużbowo-wojskowego, z drugiej strony reprezentant liberalnych wielkomiejskich elit, ale też no, liberalne wielkomiejskie elity, liberalni wielkomiejscy Rosjanie, to też Rosjanie często szowinistyczni, no, nacjonalistyczni, tacy, którzy mimo tego, że nie lubią Putina, to to myślą o Rosji w kategoriach mapy rozszerzającej się. Także 90% tez, o których powiedziałeś na początku, jest prawdziwych. Nie zgadzam się z tą tezą, która krąży po głębokim rosyjskim runecie tak zwanym, a która mówi, że Nawalny był agentem Putina. To nie działa tak. On zbyt bardzo ten system rozszczelniał, zbyt głęboko zaglądał za kulisy FSB, służb specjalnych, różnymi swoimi operacjami. Zbyt wiele też zła uczynił Putinowi czy klanom, które są skupione wokół Putina, ujawniając ich majątki i mechanizmy dorabiania się tych majątków. W zasadzie opisał system władzy w Rosji za pomocą tych swoich filmów czy śledztw, które były prowadzone przez jego fundację. Także w tym sensie ta relacja agenturalna byłaby po prostu za daleko, znaczy ona nie miałaby sensu dla Putina, gdyby to miał być układ zależności pomiędzy Nawalnym a Putinem. Właściwie trzeba też powiedzieć, że Runet uzasadniał to, że on jest agentem, faktem, że on jeszcze żył. No już nie żyje, w związku z tym ten element został sfalsyfikowany, ale wróćmy na chwilę do jego poglądów. Powiedziałeś o tym, że no, Rosjanie są po prostu tacy, jacy są, i także liberalni, nazwijmy ich liberalnymi Rosjanami, czy wielkomiejscy Rosjanie, generalnie nie myślą tak jak głęboka opozycja rosyjska, tylko myślą w kategoriach, a i opozycja myśli różnie, tylko myślą w kategoriach imperialnej Rosji, a sam Nawalny wszedł na wojnę z Putinem nie z pozycji opozycjonisty, tylko z pozycji walczącego z korupcją, bo to korupcja najbardziej dotyka tych wielkomiejskich, bogatych, czasem także mających wykształcenie prawne, jak on, Rosjan. Zgadza się. To jest tak, że ta wielkomiejskość, ona nie stoi w sprzeczności z tym, o czym na początku lat 90. po upadku ZSRR, o czym śpiewał Oleg Gazmanow, taki piosenkarz, który ma tytuł Bohatera Rosji. I on w piosence stworzony w ZSRR
formułuje tam zdania, które brzmią mniej więcej tak: Białoruś i Mołdowa, Ukraina i Krym, Białoruś i Mołdowa, eto moja strana. Czyli to, co mniej więcej znaczy: Ukraina, Krym, Białoruś, Mołdawia, to moje państwo. Nawiązując do tego takiego projektu imperialnego, jakim było ZSRR. Później oczywiście te słowa lecą dalej, pojawia się też Kazachstan, który jest też jego państwem, Kaukaz, wszystko w zasadzie jest państwem, wszyscy bohaterowie, których wygenerował były ZSRR, czy wcześniej Rosja imperialna, to jest rosyjskie. I z przykrością trzeba stwierdzić, że te wielkomiejskie, liberalne elity, ale też no, mieszczanie rosyjskie, te lemingi Putina, one myślą tymi kategoriami. To jest piosenka Gazmanowa, to jest coś, co gdzieś tam powiedzmy pod koniec lat 90., w latach 2000, czasami na imprezie puszczaliśmy sobie z kolegami dla tak zwanej beki, myśląc, że to jest po prostu jakaś fantasmagoria pewna, takiego trochę, tak jak no, Bruce Springsteen ma tą piosenkę Born in the USA, tylko że problem polega na tym, że po pierwsze u amerykańskiego wykonawcy nie ma tego sentymentu imperialnego, nie ma jakiejś takiej projekcji tego, co mogłoby się zadziać z tymi Stanami Zjednoczonymi, o tyle u Gazmanowa od początku to nie była beka, to była projekcja pewnego projektu, do którego później nawiązały elity właśnie putinowskie, też wielkomiejskie, z prowincji i to jest główna choroba w Rosji z naszego punktu widzenia, bo oczywiście nie z punktu widzenia rosyjskiego. Głównym powodem do obaw przed Rosją, w świecie, w którym my żyjemy, w świecie Zachodu czy w państwach bałtyckich, to jest właśnie myślenie mapą. Bo też, żeby była jasność, w piosence Gazmanowa i Pribałtyka torze, tam też jest mowa o tym, że państwa bałtyckie, które on nazywa Pribałtyką, są częścią jego państwa, o którym on śpiewa. Ten sam Gazmanow, który występuje na koncertach z okazji Dnia Czekisty, gdzie śpiewa dla Putina i dla przedstawicieli resortów siłowych. Także no to myślenie mapą te takich wielkomiejskich elit, ale też Nawalnego niestety, no z naszego punktu widzenia rzeczywiście jest czymś, co stawia znak zapytania nad wieloma projektami, które gdzieś tam się rodzą w głowie również opozycjonistów. Zresztą Nawalny był po prostu nacjonalistą, on został wyrzucony z Jabłoka, czyli z takiego liberalnego ugrupowania, które funkcjonowało swego czasu w Rosji dość barwne było, właśnie za mocno na prawo takie szowinistyczne poglądy. Także o tym trzeba pamiętać, że lemingi Putina, nawet jeżeli powiedzmy obciachowe dla nich jest jeżdżenie na koniu z gołą klatą i z flintą, tak jak Putin ma w zwyczaju, czy pływanie łodzią podwodną, batyskafem, czy latanie śmigłowcem, to mimo wszystko jest pewna zgoda społeczna co do tego, że projekt mapa, czyli rozszerzanie tej mapy, tak jak w piosence Gazmanowa, on musi być realizowany, niezależnie od tego, kto tą Rosją rządzi. W tym sensie to jest w gruncie rzeczy przykre, bo nawet na tej ładniejszej twarzy w opozycji rosyjskiej, czyli takiej właśnie jak Nawalny, no Nawalny był zwolennikiem aneksji Krymu, także o tym też trzeba pamiętać. Z drugiej strony też oczywiście trzeba powiedzieć, że w przypadku wojny w Ukrainie jego stanowisko było inne już, to znaczy, tak. Czy ono było szczere, czy nie, to no, nie ma powodów, żeby sądzić, że akurat w tej sprawie było nieszczere, bo siedział już w więzieniu. Za takie stanowiska płaci się cenę po prostu, za wyrażanie stanowiska przeciwnego wobec w oficjalnej narracji płaci się po prostu bardzo wysoką cenę w Rosji. Więc uczciwie trzeba powiedzieć, że po 10 latach zmienił poglądy. I to jest właśnie, dochodzimy do tego pytania, a może po prostu jest tak, że na tym etapie, biorąc pod uwagę stan społeczeństwa rosyjskiego, o którym powiedziałeś, nie ma możliwości zbudowania innej opozycji, innej grupy, która mogłaby pozyskać jakąś grupę, znaczącą grupę Rosjan, niż no, granie także tymi nacjonalistycznymi czy imperialistycznymi, bo mówiąc nacjonalizm, mamy w Polsce trochę co innego na myśli niż Rosjanie. Tamten nacjonalizm jest taki imperialistyczny bardzo z definicji, ale po prostu może się nie da grać inaczej niż tą kartą. Był pewien plan na zbudowanie czegoś, co było takim nawiązaniem do partii Żywionowskiego. Był też swego czasu taki słynny barwny polityk, który wszystkich wyzywał, często używał, był antysemitą, używał barwnego języka do opisu rzeczywistości.
I był projekt powtórzenia tej partii Żyrinowskiego, miano ją budować, taki plan miał Prigorzyn, żeby przejąć tą część elektoratu tego betonowego, takiego, który jest już zupełnie mocno taki breżniewowski, jeśli chodzi o pojmowanie tego, jak państwo mogłoby wyglądać, no ale okazuje się, że dla Putina to też był niebezpieczny projekt, ta próba zagospodarowania takiej mocno na prawo betonowej części sceny politycznej w Rosji, ale rzeczywiście no, najprawdopodobniej żaden projekt w Rosji polityczny, czy to opozycyjny z prawej, czy z lewej liberalnej strony, czy z betonowej, nie jest możliwy bez uwzględniania właśnie mapy, czyli tego uznania, że w umowie społecznej ważne jest to, że granice w Rosji, te wyobrażone granice Rosji, to są granice co najmniej dawnego Związku Sowieckiego. Chociaż co do zasady w ogóle nie do końca wierzę, że na tym etapie rozwoju autorytaryzmu rosyjskiego, który jednoznacznie podąża w stronę jednak systemu totalitarnego, jeszcze oczywiście nie jest, ale ten system się dopina, domyka i w tym modelu zmiana władzy, raczej chyba ewentualna zmiana władzy będzie musiała się odbyć w drodze jakiegoś porozumienia elit i kimś, kto mógłby być potencjalnym zamiennikiem Putina, będzie ktoś po prostu z systemu, ktoś właśnie taki jak Sobianin, ktoś taki jak mer Moskwy, akceptowalny dla części układu oligarchicznego, specsłużbowego, wojskowego. Nie wierzę w to, że uda się wygenerować jakiś oddolny ruch, który zmieni Rosję. To mogłoby nastąpić, gdyby Putin przegrał wojnę. Wtedy rzeczywiście, gdyby doszło do takiej dekompozycji systemu władzy, do chaotycznych przetasowań, wówczas można by mówić o jakichś próbach czegoś spontanicznego, i wtedy ten system putinowski, a także system Aleksandra Łukaszenki na Białorusi mógłby po prostu się posypać i moglibyśmy być świadkami czegoś nieoczekiwanego i czegoś po prostu spontanicznego. Nic na razie na to nie wskazuje, też dodajmy. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę na samym Nawalnym i na Putinie. Nawalny siedział w więzieniu już od przynajmniej kilku lat. Zacznijmy od pytania, dlaczego on w zasadzie wrócił do Rosji? Przecież on wiedział, że Putin mu nie może odpuścić. To już było po próbie otrucia go nowiczokiem, nieudanej, ale to przez przypadek nieudanej, o tak powiedzmy. Więc wiedział, że wracając do Rosji, no wystawia się na strzał, że Putin go nie może zostawić na wolności. Po co wrócił? Tak, no to prawda. To zatrucie w 2020 roku, ono było przygotowywane przez wiele lat. Zacznijmy właśnie od tego, że to było co najmniej 3-4 lata podejmowania prób trucia Nawalnego. Często ofiarą tych prób trucia była jego żona, zresztą podawania tak, prób dostosowania odpowiedniej dawki toksyny, żeby usunąć lidera w tej rosyjskiej opozycji. Ale on, wracając do pytania podstawowego, dlaczego wrócił? Nawalny doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że z perspektywy zagranicznej prowadzenie działalności opozycyjnej jest po prostu niemożliwe. To jest bycie taką kanapową opozycją, która z pozycji Berlina, Paryża czy Londynu nawołuje Rosjan do rewolucji, jest po prostu nie przynosi, niczego nie zmienia, nie przynosi żadnego rezultatu. Rosjanie mają w języku rosyjskim jest pojęcie, które określa ludzi funkcjonujących w takim świecie szeroko pojętej walki za granicą, czyli picia w latte sojowego na przykład w Berlinie czy w Paryżu, jest takie pojęcie grand sos. To jest połączenie dwóch słów, grand i plesos, czyli granta i odkurzacza, czyli takich wciągaczy grantów, którzy są jakby żyją sobie spokojnie, nie narażając się na tą całą opresję, która jest obecna w Rosji. Nawalny nie miał nawet procenta kogoś, kogo można by określić mianem grantososa. On był człowiekiem rzeczywiście w takiej akcji bezpośredniej, wchodzenia w taką strefę zgniotu z władzą. Nawet w ostatnich dniach, te ostatnie nagrania, w których widać, jak on wykłóca się, już siedząc w tej kolonii karnej, w tym takim sądzie kolonii karnej, wykłóca się ze swoimi z przeciwnikami, to pokazuje tą jego naturę, którą trudno sobie wyobrazić po prostu jako kogoś funkcjonującego na konferencjach naukowych w Paryżu, Berlinie, Warszawie czy Londynie. No to nie jest tego
tego typu po prostu człowiek, on zdając sobie z tego sprawę i zdając sobie sprawę z tego, że po prostu najpewniej na jakimś etapie tej walki z dużym prawdopodobieństwem zginie, wrócił. No to jest jakieś krańcowe rzeczywiście bohaterstwo i krańcowe postrzeganie tego, jak się widzi swoją rolę w społeczeństwie, w państwie i jak się widzi swoją rolę w walce z systemem. No on wiedział, że nie może być, też żeby była jasność, giną w różnych dziwnych okolicznościach również przeciwnicy reżimu za granicą, tacy realni przeciwnicy, jak na przykład Litwinienko, czy jak próbowano zabić Skripala, czy też do zabójstw dochodziło w Berlinie, politycznych, w niewyjaśnionych okolicznościach zginął były szef administracji Jelcyna Bieryzowski. Także to są, to też nie jest wtedy takie w 100% bezpieczne, ale powrót do Rosji dawał gwarancję tego, że on dostanie wieloletni wyrok więzienia, czyli tak naprawdę wyrok śmierci rozłożony na raty. No i doszło do tej śmierci. Pytanie, bo to jest też pytanie, które pewnie wielu sobie zadaje, naszych słuchaczy. Dlaczego w zasadzie Putin go zabił? Przecież on już był w tym obozie, w tym łagrze. W zasadzie nie miał już bezpośredniego kontaktu z nikim. No, odpisywał na listy, robił nagrania. Jego prawnicy prowadzili jego media społecznościowe. Ale on już wiele zrobić Putinowi nie mógł. Dlaczego Putin zdecydował się go zabić? Szczególnie, że przecież wiedział, że przed wyborami no, posypiło się na niego bardzo ostre gromy. Słowne oczywiście, bo w polityce zachodniej wiele się nie zmieni od tej śmierci, ale posypiło się na niego gromy, które to pewnie mu jakoś szczególnie, przynajmniej w tym wymiarze zagranicznym, nie pomogą. To jest tak, że Putin w gruncie rzeczy postąpił standardowo, według swojego modelu działania. No. Mówicie mi, że tego nie zrobię, a ja zrobię to podwójnie. Dokonam takiego stężenia przemocy politycznej i takiego stężenia śmierci, że zaskoczę was jeszcze raz. Oprócz tego, że wojsko przyniesie mi Awdijiwkę na tacy przed marcowymi wyborami, to jeszcze zabije swojego głównego oponenta, żeby pokazać, że po prostu ten system właśnie będzie tak wyglądał, że nie ma żadnej możliwości, żadnej przestrzeni dla jakichś alternatywnych ośrodków informacji czy idei. Okej, Nawalny siedział w kolonii karnej za kołem polarnym. Wydaje się, że był osobą spacyfikowaną, ale trwa wojna. Nie wiadomo, w którym kierunku ona pójdzie. Dzisiaj mówimy o tym, że Ukraina przegrywa, że kontrofensywa się nie udała, że to, że tamto, ale wojna jest zjawiskiem, które przyjmuje różne wektory, może przebiegać nieprzewidywalnie. I pozwalanie sobie na istnienie kogoś, kto staje się realnym punktem odniesienia dla przeciwników Władimira Putina, jest po prostu niebezpieczne. To nie można hodować sobie wroga, bo to jest tak, że dzisiaj byliśmy w sytuacji, w której pułkownicy i generałowie służb i aparatu bezpieczeństwa najprawdopodobniej na wyścigi dążyli do tego, żeby tego Nawalnego zabić, żeby udowodnić Putinowi, jak bardzo są lojalni i wierni, bo sytuacja na froncie przechyla się na korzyść Putina, czy to pod Kupiańskiem, czy pod Bachmutem, czy pod Awdijiwką, czy też jak słyszeliśmy wczoraj i dzisiaj pod Robotynę. I to jest taki dowód lojalności ze strony właśnie tego aparatu przemocy. Ale jeżeli Putin zacząłby przegrywać, zacząłby się chwiać, ten aparat bezpieczeństwa zacząłby mu zadawać trudne pytania w sposób pośredni, takie za pomocą na przykład takich ekspozytur idei, jak właśnie Prigorzyn czy Igor Girkin vel Strzałkow. Także to był po prostu dobry moment na to, żeby tego przeciwnika się pozbyć na zawsze, żeby zlikwidować to zagrożenie całkowicie, bo nawet przyjmując założenie, że działalność opozycyjną przejmie żona Nawalnego, Julia, no to już dzisiaj widzimy tą dyskusję, która raczej sugeruje, że ona będzie pełnić rolę Światłany Cichanouskiej, której też mąż siedzi w więzieniu na Białorusi, ona działa za granicą, ale wpływu realnego na politykę białoruską nie ma. Żadnego w zasadzie, to jest to wpływ zerowy, także to był najprawdopodobniej najlepszy moment, właśnie moment pewnych odbić na froncie ukraińskim, żeby coś takiego zrobić. Teraz
Też gdzieś tam w tle, oprócz Awdijiwki i Nawalnego, jest śmierć w Hiszpanii niejakiego Kuzmina. To jest pilot rosyjskiego śmigłowca, który dogadał się z wywiadem wojskowym Ukrainy na pewnym, w pewnym momencie wojny i zdradził armię rosyjską, uciekając tym śmigłowcem Mi-17 transportowym na tereny kontrolowane przez Ukraińców i zabijając swoich tam dwóch, jednego pilota i współpasażera rosyjskiego. Teraz w Hiszpanii ten człowiek, znaleziono go z 17 kulami w ciele. Także to są takie sygnały bardzo jednoznaczne ze strony Putina, że po pierwsze, dojadę wszystkich zdrajców, niezależnie od tego, gdzie są. Czy są w Hiszpanii, czy ukrywają się na Ukrainie, czy gdziekolwiek. Kuzmin miał najprawdopodobniej w tych dokumentach, które znaleziono przy nim, nie miał 27 lat, tak jak w rzeczywistości, tylko 33, co znaczy, że najprawdopodobniej Ukraińcy w ogóle zaopatrzyli go w fałszywą tożsamość. I tak, z jednej strony właśnie są zdobycze terytorialne, a z drugiej strony jasny komunikat, że po pierwsze dojadę zdrajców, a po drugie dojadę wszystkich przeciwników, niezależnie kim są. Czy są, nawet jeżeli Prigożyna w Putin dojechał z pewnym opóźnieniem, to dał dowód, że tutaj nie ma mowy o przebaczeniu żadnych win. Girkin Welstriełkow, czyli ten pierwszy przywódca elit separatystycznych na Donbasie z 14 roku, póki co siedzi w areszcie, ale jaki jego los będzie, to też się jeszcze okaże, jak ta jego krytyka z pozycji skrajnie prawicowych, betonowych zostanie dalej przyjęta przez system. Nie wiemy też jeszcze, co się stanie z Surowikinem, generałem, który sympatyzował z Prigożynem. Na razie składa hołdy lojalności i pokory i samokrytykę wobec systemu i samego Putina. Natomiast te trzy komunikaty bieżące, czyli zdobycze terytorialne na Ukrainie, zabicie pilota, który zdradził po prostu armię rosyjską i zabicie Nawalnego, to są po prostu bardzo jednoznaczne sygnały konsolidacji systemu władzy, pokazania, że wszystko jest pod kontrolą, że Putin wraca do gry właśnie trzymając cały system w garści. To oznacza, jak twierdzą niektórzy komentatorzy, że ten autorytaryzm już coraz ostrzejszy staje się powoli dyktaturą, czy powraca do tego systemu oczywiście odmiennego, bo bogactwo jest nieco niżej opuszczone niż w przypadku systemu stalinowskiego, ale że wraca już po prostu wprost totalitaryzm w Rosji? No okazuje się, że tak. To jest tak to wygląda. W takim kierunku ten system zmierza. I w tym takim świecie, który reprezentuje inny model polityczny, w świecie właśnie polityki rosyjskiej, czy w świecie polityki chińskiej, te systemy po prostu rzeczywiście kierują się w stronę jedynowładztwa, czyli sprawowania rządów takich personalnych przez Xi Jinpinga w Chinach i Putina w Rosji. Tworzą między sobą pewną oś satrapii, to co była szefowa MSZ-u brytyjskiego w wykładzie jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie w styczniu 2022 właśnie określiła mianem osi satrapii i przystawek, czyli systemów takich jak Syria, Birma, Korea Północna czy Iran. Ale tak, w Rosji po prostu ten system kieruje się w stronę, która już no, jest znacznie dalej niż autorytaryzm. To nie wyczerpuje tych pojęć tradycyjnych, które znamy z politologii dotyczących totalitaryzmu czy autorytaryzmu, bo to są też nowe formuły, które najprawdopodobniej będą wymagały nowych słów, nowych definicji, nowego opisu. Ale Chiny zmierzają w stronę dyktatury, takiej cyfrowej dyktatury, w której kontroluje się całe społeczeństwo i niszczy przeciwników w sposób jednoznaczny i w takim samym kierunku zmierza Rosja. Jeszcze pytanie o wojnę, zacząłeś już o tym mówić. Rzeczywiście na tym etapie wygląda na to, że Rosjanie się wzmocnili, chociaż zdecydowanego przełamania też uczciwie trzeba powiedzieć nie ma jeszcze. Ale czy patrząc na to, co się dzieje wewnątrz Rosji, na to, co się dzieje na zewnątrz Rosji, choćby w Stanach Zjednoczonych, powinniśmy się zacząć już poważnie niepokoić, że Ukraina tę wojnę, nawet jeśli nie przegra, bo rzeczywiście wszystko wskazuje na to, niepodległość zostanie zachowana, niezależność zostanie zachowana, co jest wielkim zwycięstwem, biorąc pod uwagę to, co myśleliśmy 2 lata temu. No ale że z drugiej strony no nie uda jej się przełamać Rosji, a Rosja odczeka, wzmocni się wewnętrznie i zaatakuje znowu. No i to jest właśnie największy problem, że to zamęczanie Ukrainy, które trwa w zasadzie od 2014 roku, czyli od aneksji Krymu, możliwe nawet, że dekadę wcześniej, od 2004 roku, bo to najpierw był model właśnie takich rzeczywistych działań
dywersyjnych, wywiadowczych przeciwko Ukrainie, trucie Juszczenki, czy potem próba stawiania na polityków najbardziej skorumpowanych, budowanie tego projektu Medwedczuk czy Janukowicz, czyli wprowadzenia do polityki przez Rosję polityków, którzy po prostu mieli się uwłaszczyć na tym państwie, być sługami Putina. Później jest aneksja, a teraz wojna na pełną skalę. Jak spojrzymy na tą Ukrainę, to rzeczywiście ona jest przetrącona. Ona utrzymała suwerenność, utrzymała niepodległość, nie jest państwem kadłubowym, obroniła stolicę, obroniła największe miasta, ale z drugiej strony została wydrenowana z zasobów demograficznych, bo przecież to było państwo, które po upadku ZSRR miało prawie 50 milionów mieszkańców. W tej chwili najprawdopodobniej ta liczba jest poniżej 30 milionów, także skala. Można sobie wyobrazić, jak to wpływa na funkcjonowanie państwa. Jest to państwo, które nie ma modelu rozwojowego, które jest, ten model rozwojowy opiera się o taki dość agresywny eksport na nowe rynki, w rynki unijne, który powoduje napięcia z sąsiadami, takie napięcia jak z Polską czy z państwami środkowoeuropejskimi. To jest państwo, które jest klientem wspólnoty międzynarodowej, jeśli chodzi o budżet i o pieniądze. To w zasadzie cały czas Ukraina funkcjonuje na bazie bailoutów, czyli wlewania do budżetu państwa i do systemu finansów publicznych pieniędzy z Banku Światowego, MFW, Komisji Europejskiej, G7, Stanów Zjednoczonych. I w tym sensie no to jest rzeczywiście raczej słaba rekomendacja na przyszłość, jeśli chodzi o rozwój. Wystarczy, że Rosja będzie utrzymywała ten stan zamęczania Ukrainy, funkcjonowania państwa z zamkniętą przestrzenią powietrzną, z brakiem dostępu do Morza Azowskiego, z ograniczonym dostępem do szlaków komunikacyjnych przez Morze Czarne. To wystarczy, żeby Ukrainie uniemożliwić normalny byt. A jeśli chodzi o Europę Środkową, Polskę, o tą perspektywę patrzenia na to po 2 latach wojny, to ta polityka rosyjska konsekwentnego zamęczania Ukrainy i z drugiej strony zmęczenia elit zachodnich tematem ukraińskim i środkowoeuropejskim, czyli patrzenia, tak jak dokładnie było to na konferencji w Monachium, tej zakończonej w weekend, czyli patrzenia na Ukrainę już dosłownie jako na jedną z wojen na świecie, która jest problemem świata Zachodu w starciu z osią satrapii, a i z kolejnej strony ten marsz Trumpa i trumpistów po władze w Stanach Zjednoczonych to takie deklarowanie jednoznaczne już nawet nie przez Trumpa, ale przez republikańskich polityków w kongresie, którzy mówią, że dolewanie tych pieniędzy dla Ukrainy już nic nie zmieni, że trzeba to zaprzestać. To są wszystko złe informacje z punktu widzenia Europy Środkowej, Polski, państw bałtyckich, bo to oznacza, że po prostu przed nami jest dekada niestabilności, dekada prowokacji, dekada wchodzenia Rosji tutaj w sprawy wschodniej flanki NATO, próby ingerowania w tej wschodniej flance NATO. To wszystko nie są scenariusze nierealne. Rosja jeszcze nie pokusiła się o to, żeby w sposób tak bardzo oczywisty zaatakować w któreś z państw NATO. Nie mówię tutaj o ataku takim na pełną skalę. Do tej pory po prostu testowała jakieś takie drobne modele jak uderzenia w te ogniwa natowskie słabe, powiedzmy tak umownie. No, porwano na przykład funkcjonariusza służb specjalnych estońskich swego, czy kilka lat temu, jeszcze przed wojną na Ukrainie, z granicy po prostu, z punktu granicznego estońsko-rosyjskiego, co było uznane za poważny incydent. W 2016 roku, gdy Czarnogóra finalizowała swoje wejście do NATO, tuż przed ratyfikacją wejścia do NATO, Rosjanie próbowali dokonać zamachu stanu i obalić premiera Dziukanowicza, zabijając premiera suwerennego państwa, także próbując zabić premiera suwerennego państwa. Także te scenariusze ingerencji w NATO, we wschodnią flankę, w najsłabsze ogniwa Sojuszu Północnoatlantyckiego, one są, mam wrażenie, przed nami. I to ta konfiguracja międzynarodowa, ona dla tej wschodniej flanki NATO korzystna również nie jest. To nie jest tylko dla Ukrainy, to co się dzieje, to jest dramat, ale dla nas to jest bardzo poważne wyzwanie w dziedzinie bezpieczeństwa. Ale jeśli dobrze rozumiem, to tę najsłabszą częścią, zresztą wymienioną przez ciebie, kiedy cytowałeś owego rosyjskiego pieśniarza. Swoją drogą, to niesamowite, jak oni potrafią czasem śpiewać i co śpiewają. Żanna Biczewska to jest inny przykład takiej pieśniarki, który śpiewa my ruskie. I śpiewa o Żydach, masonach i Amerykanach, którzy chcą ich wymordować. Ale to zostawmy. No to Pribałtyka jestem, czy państwa nadbałtyckie, w tej terminologii rosyjskiej Pribałtyka jestem, tą przestrzenią, która była częścią Związku Sowieckiego i którą Rosja, to widać nawet na mapach czasem wiszących w rozmaitych rosyjskich gabinetach, którą Rosja uważa za swoją.
Tak, i to jest rzeczywiście, to nie jest część tego, co oni definiują w tym takim swoim imperialnym śnie jako ruski mir, czyli ten świat rosyjski. Natomiast tam są te wyspy, które dla nich tym ruskim mirem są, czyli te obszary, gdzie mieszkają znaczne liczby mniejszości rosyjskiej, czy też ludzi, którzy, wielu z przedstawicieli tej mniejszości rosyjskiej na przykład nie przyjęło paszportów łotewskich, czy łotewskich przede wszystkim, funkcjonowali przez wiele lat jako apatrydzi i Rosja postrzega to jako konieczność obrony przed właśnie opresją ze strony świata zachodu, a w samej doktrynie wojennej rosyjskiej Litwa, Łotwa i Estonia są elementami po prostu byłego ZSRR. Tak, to jest postrzegane w Rosji, w tym sensie jest to bardzo niebezpieczne, no bo nawet wyobraźmy sobie taki scenariusz jakiegoś wtargnięcia Rosji militarnego za pomocą nawet tego, co znamy, czyli jakiejś formy zielonych ludzików do któregoś z powiatów łotewskich zamieszkanych przez ludność rosyjskojęzyczną i uwikłanie tej Łotwy w takie wieloletnie negocjacje na temat tego, jak ten problem rozwiązać. To już jest dla państwa wielkości Łotwy, które jest w strefie euro, które jest w Unii Europejskiej i w NATO, to już jest ogromny problem, bo to się najpewniej by wiązało na przykład też z jakąś próbą zamykania przestrzeni powietrznej nad takim państwem. To nie mówimy, jakby odcienie szarości pomiędzy wariantem, w którym Rosja nie robi nic, a w którym po prostu wjeżdża masowo czołgami do któregoś z państw natowskich, tych odcieni szarości i wariantów, które są możliwe do realizacji, jest masa. Także tutaj nie chodzi o to, żeby straszyć czy nie straszyć, bo to nie jest dyskusja o tym, ale chodzi o to, żeby po prostu brać pod uwagę to, że Rosją rządzi człowiek, który jest hazardzistą, który jest od tego hazardu uzależniony i który po ten hazard najprawdopodobniej w przyszłości również sięgnie. Tylko pytanie w jakiej formie i w jakim stężeniu. Bardzo dziękuję. Zbigniew Parafianowicz, reporter Dziennika Gazety Prawnej, autor książek, m.in. Polska na wojnie, Śniadanie pachnie trupem. Był naszym gościem. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję. A teraz wracamy jeszcze na moment do Watykanu. Jednoznaczne potępienie antysemityzmu, a jednocześnie wezwanie do przerwania ognia w strefie Gazy. Tak podsumować można wystąpienie jednego z bliskich współpracowników Franciszka, człowieka, który jest jego wysłannikiem na Ukrainę w sprawie pokoju, kardynała Matteo Zuppiego dla włoskiej telewizji RAI. To właśnie tam Zuppi zdecydowanie i wyraźnie potępił antysemityzm oraz niespodziewany atak Hamasu, w wyniku którego zginęło około 1200 Izraelczyków, a ponad 200 zostało wziętych jako zakładników. Kardynał jasno określił atak Hamasu straszliwą przemocą, w wyniku której zginęły niewinne osoby, i wyrazem czegoś, czego nie możemy zaakceptować. Jednocześnie poparł zdecydowanie opinię sekretarza stanu Watykanu, kardynała Pietro Parolina, który określił także działania Izraela jako niedopuszczalne. Kardynał Parolin i kardynał Zuppi podkreślili, że Izrael ma prawo się bronić, ale zaznaczyli także, że odpowiedź Izraela na atak Hamasu jest zdecydowanie nieproporcjonalna. Jedną i drugą wypowiedź potępiła oczywiście ambasada Izraela, ale to nie zmienia faktu, że Watykan jest w tej sprawie absolutnie jednoznaczny. Watykan zaznacza, Izrael ma prawo się bronić, antysemickie wyskoki są niedopuszczalne, Hamas popełnił zbrodnie, ale równocześnie zaznacza, odpowiedź musi być proporcjonalna, a ta taka nie jest. I w tej sprawie także musi mocno zabrzmieć głos Kościoła. Musi i na szczęście brzmi. A teraz czas na informacje z polskiego Kościoła. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zaapelował o modlitwę i post w intencji Polski. Powód? No powód jest dość oczywisty. Chodzi oczywiście o to, że Polska jest głęboko podzielona, a arcybiskup opisuje to w ten sposób, że jesteśmy widzami albo też uczestnikami walki, jak gdyby dwóch plemion. Co jest istotą tego sporu? Odpowiedź arcybiskupa także jest prawdziwa. Przede wszystkim partyjne interesy głównych partii politycznych, które budują emocje społeczne prowadzące do rozbicia poczucia wspólnoty narodowej, wskazał arcybiskup Gądecki. Z tym elementem trudno się nie zgodzić, ale trudno też
nie zauważyć, że już chwilę dalej arcybiskup przechodzi do rozważań mocno i dość jednostronnie naznaczonych politycznie. Sprawę przyszłości ojczyzny wszyscy musimy traktować dziś niezwykle poważnie. Wyzwania, jakie przychodzą zarówno ze wschodu, gdzie toczy się wojna, jak i z zachodu, gdzie obserwujemy poważne zmiany kulturowe oraz dążenie do przekształcenia Unii Europejskiej w jedno państwo, stawiają dziś pytanie o niepodległość Polski. Nie możemy stać się pokoleniem, które przejdzie do historii jako to, które podobnie jak nasi ojcowie w XVIII wieku doprowadziło do upadku polskiej państwowości, wskazuje arcybiskup Gondecki i apeluje, że w związku z tym potrzebny jest dialog i zgoda narodowa. Jak oceniać te słowa? Z jednej strony to prawda. Tak, Polska jest głęboko podzielona, tak politycy posługują się i wykorzystują te podziały do budowania własnego poparcia politycznego, ale z drugiej strony trudno jednak zestawiać bezprawny atak Putina na Ukrainę ze zmianami, jakie zachodzą w Unii Europejskiej. Dodajmy, że na tym etapie nikt nie postuluje stworzenia jednego państwa i odebrania niepodległości państwom członkowskim. Co więcej, opór wobec nawet tych zmian, które są proponowane, jest ogromny, więc zestawianie tych dwóch stron to jest powtarzanie propagandy Jarosława Kaczyńskiego, a nie budowanie narracji pokoju i pojednania. I niedobrze, że arcybiskup Gondecki takie właśnie narracje prezentuje. Idąc dalej, ten brak własnego języka Kościoła, brak własnej narracji politycznej Kościoła świetnie widać także w innym elemencie tego wystąpienia. Tam, gdzie arcybiskup Gondecki odrzuca w zasadzie wszystkie tematy dialogu, jaki proponuje strona liberalna. Nie może być mowy, zdaniem arcybiskupa, bo to szkodzi jedności, ani o kwestii aborcji, ani o kwestii jakichś uprawnień dla par jednopłciowych, ani o procedurze uzgodnienia płci, ani nawet o jakichkolwiek zmianach obyczajowych. To wszystko musi być nienegocjowalne i nie powinno się o tym dyskutować, bo to szkodzi jedności. Zamiast tego powinniśmy dyskutować wyłącznie o tym, jak utrzymać chrześcijańską tożsamość narodu. No, w ten sposób na pewno nie buduje się jedności i w ten sposób na pewno nie buduje się autorytetu Kościoła. Ja nie wymagam od arcybiskupa, żeby on natychmiast powiedział, że trzeba z czegoś zrezygnować, że trzeba odrzucić jakieś elementy naszej doktryny, no ale trudno się spodziewać, żeby poważnie traktować jako apel o pojednanie apel, w którym arcybiskup mówi, musicie się nas słuchać i tylko narracja pisowska jest prawdziwa. A szkoda, bo modlitwy nigdy nie za wiele, postu nigdy nie za wiele i gdyby ten tekst został inaczej napisany, to mógłby być potraktowany bardzo poważnie jako bardzo ważny głos Kościoła. Niestety arcybiskup Gondecki nie jest do niego zdolny i na szczęście, to jest dobra informacja, w ciągu miesiąca pojawi się nowy przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Pytanie tylko, czy rzeczywiście ten nowy będzie lepszy. No ale to już zależy od biskupów. A teraz czas na kolejną rozmowę o wrestlingu, amerykańskiej tożsamości, religijności i tradycyjnej formie męskości. Porozmawiam teraz z doktorem Łukaszem Jasiną, a punktem wyjścia będzie film Bracia ze stali. A moim Państwa gościem jest dr Łukasz Jasina, filmoznawca, a porozmawiamy o filmie. Witam serdecznie. Kłaniam się nisko, Panie Tomku, i kłaniam się nisko Państwu. A porozmawiamy o filmie Bracia ze stali. Film może wyglądać na dramat sportowy, tak bym powiedział, albo na tragedię rodzinną, w zależności od tego, jak się na niego spojrzeć. Tych, którzy nie przepadają za wrestlingiem, uprzedzam, że to w zasadzie wprawdzie no jest tam wiele scen walk, ale chyba nie o to chodzi. Ale właśnie, zacznijmy od tego. O czym pana doktora zdaniem to jest film? To jest i dramat sportowy, i jest to dramat rodzinny, czyli dokładnie te dwie rzeczy, o których pan redaktor mówił na samym początku. I co więcej, jest to jeszcze film o wrestlingu, który jest czymś niesamowicie ważnym dla sporej części Amerykanów. W Polsce w latach 90. pojawiła się spora grupa ludzi, którzy się tym interesowali, ale na szczęście, i to powiem już całkowicie ironicznie i sarkastycznie, w Polsce ta dyscyplina się nie przyjęła. Ona jest taka bardzo specyficzna, amerykańska, o tym sobie pewnie jeszcze porozmawiamy, ale jest to całkiem przy okazji, a może takie było też zamierzenie twórcy tego filmu, jeden z najmocniejszych głosów w obronie tego, co jest prawdziwą wartością w amerykańskim kinie w ciągu ostatnich kilku lat. Film rodzinny, pokazujący prawdziwe wartości i niemalże nawiązanie do
klasyka amerykańskich filmów tego typu, Franka Capry, który pokazywał te prawdziwe wartości. Więc jest to jedno z najbardziej pozytywnych przede wszystkim zaskoczeń amerykańskiego kina ostatnich kilku lat, mimo tej całej otoczki, która może niektórych, zwłaszcza widzów, którzy obejrzą zwiastun tego filmu przed projekcją jakiegoś innego, na początku od niego odrzucić. Zacznijmy od tego, czym jest wrestling w ogóle dla Amerykanów, bo rzeczywiście to jest dyscyplina w Polsce obecna na początku lat 90. Między innymi w takim programie, to się chyba Hity z Satelity nazywało, jeśli dobrze pamiętam. Dokładnie. Natomiast no później się rzeczywiście w Polsce jakoś bardzo nie przyjęło. Na czym polega fenomen tego, no właśnie, sportu, tego show, tego czegoś, co Amerykanów zachwyca, a co jest tyleż właśnie show rozpisanym na rolę, ile no jakąś jednak formą sportu? Paradoksalnie ta dyscyplina wywodzi się od czegoś, co kiedyś było w Polsce bardzo popularne. Jak się Państwo przejdziecie ulicą Krochmalną w Warszawie, to na jednym z wieżowców osiedla za Żelazną Bramą zobaczycie tablicę ku czci Pytlasińskiego i Cyganiewicza, dwóch wielkich polskich zapaśników, którzy właśnie coś w rodzaju pierwocin wrestlingu uprawiali na przełomie XIX i XX wieku, będąc jednymi z najpopularniejszych polskich sportowców. I tu prawie dochodząc do końca tego przepisu, o jednym z nich Filip Bajon zrobił swój debiutancki film Aria dla atlety z 1979 roku. I to jest dyscyplina wywodząca się od zapasów pomieszanych właśnie z show cyrkowym. Zapasów polegających mniej więcej na tym, na czym zapasy polegają, czyli na różnych formach pojedynku, walki, ale połączonej z show skierowanym dla publiczności. I ona w Europie, ta dyscyplina zanikła w pierwszej połowie XX wieku. Mieliśmy coraz to większe i lepsze inne fascynacje, a w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w takich rejonach tego kraju, które są tradycyjnie kojarzone z rednekami, z mieszkańcami o nieco bardziej tradycyjnym, konserwatywnym nastawieniu, zwłaszcza też na południu, i to takim południu i głębokim, i przede wszystkim w Teksasie, ta dyscyplina w pewnym momencie zaczęła się rozwijać, zdobywać ogromną popularność. Dołączyło się do niej też takie bardzo klasyczne amerykańskie podejście do show. Ona w pewnym momencie zaczęła tracić jakikolwiek związek z takim realnym pojedynkiem sportowym. Ale tego wszystkiego jeszcze w latach 60., 70. dołączyła się telewizja, która ten wrestling bardzo mocno wypromowała i stał się dla niej bardzo poważnym źródłem finansowego zarobkowania. I jeszcze do tego wszystkiego w pewnym momencie wrestling stał się wręcz takim wolnościowym symbolem tej właśnie części Ameryki i do tej pory nim jest, kiedy patrzy się na to z perspektywy kilkunastu lat, z niego wywodzą się tacy aktorzy jak Hulk Hogan, chociażby bardzo popularny, Michael Cena, wielu innych. Jest to też dyscyplina rozrywki sportu kojarzona bardzo mocno z tymi Amerykanami chociażby, którzy teraz głosują na Donalda Trumpa, tymi Amerykanami, których w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat się nie udało. Więc mamy tutaj połączenie tego wszystkiego. Notabene zresztą, panie redaktorze, Donald Trump kilkakrotnie pokazowo brał udział w takich pojedynkach. No tak, to fascynująca oczywiście historia. Też widać te elementy w tym filmie Bracia ze Stali, dlatego że widzimy bardzo religijną rodzinę, zaraz przejdziemy do tej rodziny i do tego dramatu, bardzo religijną matkę, ale w gruncie rzeczy nie wiem, czy bardzo religijnego, ale na pewno jakoś zakorzenionego w takich wolnościowych elementach tradycji amerykańskiej ojca, który też oczywiście się modli z matką. No a równocześnie widzimy, jak ta rodzina się do pewnego stopnia rozsypuje. Prawdziwa historia von Rischów jest jeszcze ciekawsza, mam wrażenie, niż to, co zostało pokazane w filmie. Tak, w filmie, proszę Państwa, odrobinka spoilowania oczywiście jest dopuszczalna. Niektórych tragedii oszczędzono, to znaczy było ich znacznie więcej w życiu niż tutaj na ekranie jest to pokazane, ale możemy też z góry Państwu powiedzieć, co się tam działo. Bo to jest też historia rodziców, którzy tracą z wyjątkiem jednego wszystkie swoje dzieci. Rzecz chyba najstraszniejsza, jaka się może zdarzyć każdemu człowiekowi. Trata swojego dziecka, tutaj jest to utrata dzieci wszystkich, to jeszcze utrata dzieci złożonych trochę na ołtarzu walki o bycie wyżej, o karierę, o spełnienie amerykańskiego mitu. Założyciel tej rodziny, który jest zresztą zwykłym panem Addisonem, przybierającym dla show nazwisko panieńskie swojej matki, von Erich, które zresztą absolutnie nie oznacza, że jest jakimś niemieckim szlachcicem lub potomkiem niemieckiej szlachty,
decyduje się na zmianę swojego trybu życia, na zostanie zawodowym zapaśnikiem, wrestlerem, wybierając to, a nie muzykę, do której ma też równie wielki talent, po to, aby zrobić karierę, utrzymać rodzinę, a kiedy jemu się ta kariera nie udaje, robi to, co niestety czasami robią rodzice, to znaczy stara się za wszelką cenę, aby ci rodzice, aby te dzieci zrobiły karierę zamiast niego. I te dzieci karierę robią, ale jak to się mówi, w życiu nigdy nie jest inaczej niż coś za coś. Tak, bo też nie mamy tego elementu chyba jeszcze trudniejszego, bo w rzeczywistości no, te śmierci kolejnych dzieci są często związane tak, nie tylko ze sportem, ale również po prostu z show i z narkotykami. No to jest absolutnie... Jest taka sugestia, taki ślad sugestii w tym filmie tego elementu, ale no on pozostaje tylko elementem śladowym. Tu można powiedzieć... Musimy pamiętać, panie redaktorze, że film ten opiera się na wspomnieniach jedynego syna, który przeżył, a on też próbował swoich braci trochę wyidealizować, bardzo ich kochał i nie chciał, żeby ich pamięć była do końca zdeptana. To prawda, chociaż oczywiście mamy też inne źródła tej historii, z tych innych źródeł wynika, że historia była przynajmniej trochę bardziej skomplikowana, ale zostawmy tą prawdziwą historię, bo ona jest oczywiście fascynująca, ale nie jest tematem tego filmu, chociaż on jest, tak jest. On jest oparty na tej historii. Spróbujmy jeszcze trochę, bo to rzeczywiście jest taka rodzina, która ten amerykański sen z jednej strony ma uobecniać. No, dodajmy, że cała rodzina jest wpisana w Galerii Sław, upamiętniona w Galerii Sław wrestlingu i rzeczywiście synowie pośmiertnie. I rzeczywiście, o ile ojcu się nie udało, to synom się udało, nie wszystkim, ale niektórym i całej rodzinie się udało zapisać to bardzo mocno w historii tego sportu, czyli sen został zrealizowany. No a równocześnie obok tego snu jest koszt tego snu. Owszem, i to koszt polegający na tym, że z wyjątkiem braci, jeden z braci naprawdę traci swoją nogę chwilę po tym, jak zostaje mistrzem, inny, kiedy ma tym mistrzem zostać, ginie w wyniku przedawkowania narkotyków. Jeden z nich miał być olimpijczykiem, ale przeszkadza mu polityka, bo Jimmy Carter zresztą z dobroci serca i z powodu wartości decyduje się w roku 80. zbojkotować Igrzyska Olimpijskie w Moskwie, niszcząc kariery sportowcom, którzy jednak na określoną imprezę się przygotowywują. Jest to też rodzina, której właśnie te tradycyjne wartości cały czas są konfrontowane z siłą rzeczywistości, która jest wokół nich. A ta rzeczywistość jest pełna bardzo wielu pokus, pieniędzy, problemów. Zresztą, akurat wracając do filmu, on sam ten sport pokazuje jako generalnie, nawet jak na Stany Zjednoczone, zjawisko dość czyste. Mało tutaj mamy dyskusji o dopingu, o różnych problemach. Sam sport jest nawet wyzwoleniem, rzeczywiście pójściem w jakimś lepszym kierunku. Problemem staje się jednak w zdecydowanie większym od niego wypaczanie tych wszystkich wartości rodzinnych przez dyktatorskiego, męczącego wszystkich ojca. Tak, ale tak jak pan doktor powiedział, to jest też film, który pokazuje jednak wartość wartości rodzinnych. No to oczywiście masło maślane, dlatego że ostatecznie Kevin, czyli ten jedyny z braci, który przeżyje, no jest uratowany przez miłość, jest uratowany przez kobietę, jest uratowany przez dzieci. To jest bardzo taki mocny element. Tam są oczywiście elementy, powiedzmy, mało tradycyjne, ale... ale to trzeba powiedzieć zupełnie jasno, akurat ten element jest bardzo, bardzo tradycyjny. Jest uratowany przez to, że potrafi potem już jako dorosły człowiek rozdzielić kwestię sportu, kwestię wrestlingu, kwestię roztopienia się w tym pójściu do góry od swojej rodziny. Jego dzieci płci obojga także zostały zapaśnikami. Także kontynuują, zresztą nie ma innych przecież Fonerików, kontynuują dorobek tej rodziny, ale oni wszyscy nauczyli się jakoś to rozdzielać, uzupełniać, nie zatracać się w tym, nie iść za tym za wszelką cenę, tak jak nieżyjący już bracia ich ojca. To jest ta historia, która pojawia się dopiero na końcu tego filmu, ale pokazuje, że jest coś bardzo ważnego i jest tym rodzina, różna oczywiście rodzina, bardziej tradycyjna, mniej tradycyjna, ale jakaś rodzina, której najważniejszym sensem jest obdarzanie się wzajemną miłością i dbanie o siebie. Czyli generalnie po to, po co Pan Bóg nam tą całą rodzinę stworzył.
No dodajmy, że to się tak bardzo tradycyjna rodzina, to znaczy jest mąż, jest żona, jest, tak jest. Czwórka dzieci, są wnuki. No jedyne, co się różni, to jest to, że on jakby odrzuca, posłuszmy się tym terminem, chociaż część ludzi go nie lubi, toksyczny wzorzec męskości, o tak bym powiedział. To nawet jest taki moment, kiedy widać, jak on go zostawia. I toksyczny wzorzec rodzicielstwa, i tu już używam tego sformułowania kompletnie nieironicznie, bo no, to jest film o wrestlingu, ale pewnie w naszym otoczeniu, w naszych otoczeniach bardzo często widzimy rodziców, którzy przerzucają swoje plany, swoje pragnienia, swoje niezrealizowane sukcesy na swoje dzieci. No i efekt może nie jest aż tak dramatyczny jak w tym filmie, no ale również bywa dramatyczny. To oczywiście może się zdarzyć w wypadku każdej sytuacji, nie dotyczy wyłącznie sportowców, dotyczy edukacji, dotyczy wykształcenia, dotyczy dzieci artystów, dotyczyło pewnie w jakimś zakresie każdego z nas. Ale ten film pokazuje, że można z tym po prostu walczyć. To jest dwugodzinna wiwisekcja relacji między rodzicami a dziećmi. Powiedziałbym nawet, gdyby nie ta cała otoczka wspaniałego amerykańskiego show, które tutaj jest zresztą bardzo dobrze zrealizowane. Ja nie widziałem lepszego filmu o sztukach walki, w sensie takiej realizacji filmowej od tych wszystkich wielkich amerykańskich dzieł Rocky i tym podobnych. Ale z drugiej strony, gdyby nie ta cała otoczka amerykańskiego sportatorium w stanie Texas, to powiedziałbym wręcz, że momentami jest to film bergmanowski. Oj tak, to znaczy to prawda, to znaczy te relacje ojciec-syn, relacje między braćmi, akurat relacje między braćmi są przedstawione bardzo nostalgicznie, czy bardzo melancholijnie, ale relacje między ojcem a synami są rzeczywiście i między ojcem a matką. Trochę tak nam uciekł ten element. Ojcem i matką, którzy pozostają też, i to jest taka ciekawa rzecz, która się często w filmach bergmanowskich w typie zapomina pokazać. Rodzice, którzy pozostają odrębnym bytem i ciągle jednak są ze sobą w relacji lepszej niż ze swoimi własnymi dziećmi niejednokrotnie. Pomimo wielu lat małżeństwa. Tu to widać, znowuż prawdziwa historia jest jeszcze bardziej dramatyczna, ale zostawiam ją tym, którzy chcą ją zobaczyć. To można sprawdzić po prostu, jak wyglądała ta prawdziwa historia. Ona zresztą rozgrywa się, ta prawdziwa historia, już wiele lat po tym, kiedy kończy się film, więc nie możemy to zestawić. Z jednej strony są w relacji na pewno bliższej ze sobą niż z dziećmi, a z drugiej strony widzimy, jak matka ustępuje ojcu, to znaczy jak ona myśli inaczej, ale właśnie w imię tych jeszcze bardziej tradycyjnych wartości zostawia jemu pewne decyzje, co także z jej perspektywy kończy się dramatycznie. On był też ojciec z tym człowiekiem, który się dla nich poświęcił, co w pewnym momencie w filmie jest pokazane, zrezygnował z własnej kariery, ale film nam także pokazuje, że rezygnacja przez rodziców z własnego życia wcale nie daje im prawa do zabrania życia swoim dzieciom. Przejdźmy jeszcze na moment do tego, jak ten film pokazuje Stany Zjednoczone, bo oczywiście on z jednej strony jest historią rodziny, bez dwóch zdań, z drugiej strony jest historią konkretnych postaci, ale jest w nim także ten element pokazujący amerykańską kulturę, rzeczywistość, popkulturę lat, no można powiedzieć tak naprawdę od 60. do 80., ale na pewno 60. i 70. z całą mocą. Amerykę, w której mierzą się ze sobą różne wartości, o tym trochę powiedzieliśmy, czy różne modele życia. Z jednej strony ten bardzo tradycyjny, ale przemieszany w takich, powiedziałbym, bardzo dziwnych elementach z bardzo nietradycyjnym modelem życia i wartości. Film akurat daje nam taki wycinek bardzo ciekawy, bo to jest druga połowa lat, pomijając taką scenę na początku, ale to zawsze się zdarza, to jest druga połowa lat 70., całe lata 80. i początek lat 90. Ja akurat, jak wielu, mam do tej epoki straszny sentyment, bo to jest epoka mojego dzieciństwa, więc oczywiście w Polsce to wyglądało wszystko zupełnie inaczej, nie mieliśmy jeszcze takich ilości kolorowych telewizorów, kręgielni, knajp, no i oczywiście wrestlingu. Jest to Ameryka, która z jednej strony liże swoje rany po Wietnamie, po tych wszystkich ogromnych przemianach, zwłaszcza rewolucji seksualnej, utracie zaufania do państwa pierwszej takiej potężnej za czasów Nixona, Forda. Już przypadkowo to się zaczyna za prezydenta Cartera. Jest to Ameryka, która jednocześnie walczy o swoją tożsamość, ale też tą tożsamość zmienia. I
to się dzieje w takim specyficznym miejscu, bo oni wszyscy są z jednej strony, jakby to teraz ładnie nazwać, konserwatystami, modlą się codziennie, nie wchodzą w nieklasyczne związki erotyczne. No, spodziewałby się pewnie, zastanawiam się, czy jakikolwiek krytyk w tym filmie skrytykował, jakikolwiek krytyk na świecie skrytykował ten film za brak geja na ekranie. Nie było go, bo po prostu w tej rodzinie go nie było. Ale z drugiej strony oni też idą już w nowoczesność, mają modne fryzury, nowoczesne żądania konsumpcyjne, idą w kierunku telewizji, która zaczyna wszystko zdominowywać i są od tej telewizji uzależnieni od tej całej popkultury telewizyjnej, która w Stanach Zjednoczonych była zdecydowanie mocniejsza niż w Europie. A tutaj jeszcze raz wrócę do Donalda Trumpa. Jego wykreowały dokładnie te same czasy. Ten wizerunek Donalda Trumpa, może jeszcze nie w takiej wypaczonej formie jak teraz, ale on zaistniał właśnie wtedy w latach 80. Cała nasza popkultura właściwie się z tego okresu bierze. Przewagi blichtru, przewagi jakiegoś takiego kiczu gigantycznego nad innymi sprawami. I sam wrestling taki jest. I to jest też bardzo ciekawa sprawa, bo oni wszyscy, nosząc te dziwne stroje, zachowując się tak, a nie inaczej na scenie, są jednocześnie w prywatnym życiu wyciszonymi, spokojnymi, w większości wypadków ludźmi, których by się kompletnie o to nie podejrzewało. Pokazuje to też taki gigantyczny rozdźwięk pomiędzy tym światem publicznym a światem prywatnym, który zresztą w Stanach Zjednoczonych do dzisiaj jest ogromnym problemem. Plus, Ameryka rzeczywiście taka jest. My do niej, jadąc bardzo często po raz pierwszy, mylimy ją z tym blichtrem Ameryki prezentowanym w środkach masowego przekazu, a z bliska okazuje się ona zupełnie inna. No i tutaj też mamy ciekawy wątek. On jest tylko zasygnalizowany, ale dla kogoś, kto kojarzy ten trop, no to też jest bardzo mocny. Mamy tą religijność Ewangelii sukcesu, dlatego że z jednej strony bardzo mocna religijność matki łączy się w myśleniu ojca właśnie z tym, że głównym celem człowieka jest sukces. Te nabożeństwa, które my widzimy, to nie jest nabożeństwa i to nie jest Ewangelia sukcesu, ale to jest też element, który tą religijność amerykańską jakoś dotyka. Czy z jednej strony show, bardzo mocny show, też taki kiczowaty momentami, powiedzielibyśmy, a z drugiej strony powiązanie show i religijności z tym, że celem człowieka jest nie tylko wieczny, ale również całkiem doczesny sukces. Czego my tutaj w Polsce bardzo często nie rozumiemy, bo jesteśmy zupełnie innego rodzaju chrześcijaństwa, nawet zresztą nasz katolicyzm jest inny, jest taki letni, bardzo staramy się często w Polsce, żeby nam w życiu nie przeszkadzał, a tutaj on nie jest w Ameryce, nie, i w tej Ameryce naszych bohaterów on nie jest ani pocieszeniem, ale jest siłą. I to rzeczywiście siłą, która też bardzo łączy te wszystkie rzeczy, które są ze sobą z pozoru niepołączalne, bo to jest i religijność prawdziwa, ale i na pokaz. Tak jak wrestling. Bardzo ciężko jest to oczywiście Polakowi zrozumieć, ale jest to także ten typ religijności, który ludzi napędza do przodu. Z drugiej strony Ewangelia sukcesu nie wiąże się też z automatyczną dyskwalifikacją tych wszystkich, którzy tego sukcesu nie odnieśli, więc powiedziałbym, że to jest nawet czasami znacznie bardziej humanitarna religia niż ta, do której doszliśmy w naszym kraju. Ale jest też w tym filmie, to jest zresztą w ogóle taka cecha wielu filmów, które ostatnio amerykańskich oglądałem, chociaż zdecydowanie nie wszystkich, jest też nostalgia za przeszłością w tym świecie, bo to jest świat, no, wspomniał pan doktor o tym, że nie ma tam geja, ale tak w gruncie rzeczy to tam prawie nie ma również Afroamerykanów, tam również nie ma niemal Latynosów. To jest świat białej, protestanckiej w dużej mierze, bardzo tradycyjnej, takiej hamburgerowo, to jeszcze trzeba zobaczyć te hamburgery amerykańskie. Pamiętam, jak zobaczyłem pierwszy raz amerykańskiego hamburgera, no, powiem szacun dla tych, co są w stanie zjeść dwa takie. Natomiast... Ale tam nie ma tak, że, panie Tomku, tam nie ma tak, że osadzonych już wtedy w Ameryce ludzi pochodzenia, jak to się wyraża, katolickiego, Włochów, Polaków. To jest rzeczywiście ta dawna anglosaska Ameryka, chociaż ona wtedy już nawet tak nie wyglądała, ale z drugiej strony w latach 70. Wrestling był takim czymś dla tej przede wszystkim grupy. Nie było czarnych za bardzo zawodników, żółtych, innych tego typu. Jeszcze jest jeden element bardzo też ciekawy, który akurat film nie porusza. No to, że von Erichowie to jest rodzina, czy ten pseudonim
bo oczywiście nigdy nie było ich nazwisko, to jest ich pseudonim artystyczno-sportowy, związany jest z jeszcze jednym ciekawym elementem wrestlingu, czyli takim polityczno-militarnym. To znaczy ojciec przyjął ten pseudonim, bo miał być tym złym chłopcem, nazistą, stąd niemieckie nazwisko, bo trzeba było jasno określić, kto w sporcie jest tym dobrym, a kto jest tym złym. I on miał być tym tutaj złym. I wracamy tutaj, panie Tomku, do polityki. I Trump przyjmuje wrestlingowy sposób myślenia. Ja jestem ten dobry, tamci są źli. Ja czasami jestem bad boyem, ale walczę w słusznej sprawie. I bardzo wielu ludzi wychowanych na takim, a nie innym sposobie myślenia łapie się na to po prostu. Von Erichowe to jest zresztą kontekst dodatkowy, bo oczywiście naziści, hitlerowcy, ja wolę słowo hitlerowcy, jakoś tak nie lubię tej kalki z angielskiego, ale żartami, kojarzą się też z niemieckością, a niemieckość to jest w ogóle w Stanach Zjednoczonych w tamtym rejonie skojarzenie właśnie z militaryzmem, z wojskowością, pochodzące jeszcze sprzed czasów III Rzeszy. Dodajmy, że to jest też kontekst rodziny Trumpa. To on sam tak o jest. Tym niechętnie wspomina, ale to też są jedne z korzeni Trumpa. Ale tu jeszcze jedna rzecz, bo cały czas tak mówimy, że to jest pewien sztafaż, że to jest pewna estetyka, za którą kryje się coś innego. Z drugiej strony doskonale widać także w tym filmie, a u Trumpa to widać jeszcze bardziej, skoro już zeszliśmy na politykę, że ten sztafaż w pewnym momencie może się stać twarzą. Nie? I że to, co jeszcze być może Kevin umiał odróżniać, co jest tylko grą sceniczną, a co jest prawdą o nim i jego rodzinie, no to dalece nie wszyscy są w stanie odróżnić, bo Donald Trump, akurat wszystko można o nim powiedzieć. Podobnie jako jednym z braci występujących w tym filmie, już nie będę za dużo zdradzał, ale nie to, że jest najbardziej tradycyjnym przedstawicielem wartości rodzinnych. No cóż, Donald Trump, trzykrotny rozwodnik. Tylko dwie żony, przypominam, europejskie imigrantki. Więc to zawsze wizerunek bywa sprzeczny w środku, kiedy za mocno próbujesz ortodoksyjnie do niego podchodzisz i grać. Ale mamy też ogromny problem polegający na tym, że nikt za nas wszystkich nie rozróżni, co jest kłamstwem, a co jest prawdą. Ja byłem rzecznikiem prasowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych musi czasem powiedzieć nieprawdę albo przemilczeć pewne rzeczy. Problem zaczyna się wtedy, kiedy on zaczyna w swoje kłamstwa wierzyć. I tak jest w każdej dziedzinie wiedzy, zawodzie, w sztuce. Tak jest z dziennikarzami i tak jest ze sportowcami. Jeżeli kreuje się swój obraz, trzeba jednak wiedzieć, jak pozostać w zgodzie z samym sobą w środku. I tak naprawdę w tym filmie tylko ojciec, matka i jeden z braci, ten Kevin, który przeżył, który jest naszym narratorem, umieli zbudować sobie jakiś koherentny system, który ich utrzymał. Pozostali bracia przegrali swoją walkę o życie także i przez to, że nie umieli do końca rozróżnić, kim są naprawdę. Wróćmy na koniec jeszcze do tego sportu, do wrestlingu, bo tak na... I to w filmie też widać, natomiast jeszcze pewnie bardziej widać to w tych walkach, a przynajmniej dla kogoś, kto się nie orientuje, a ja się nie orientuję, ja do końca nie wiem, co w tym sporcie jest prawdą, to znaczy, co jest walką. Rzeczywistą walką, w której ktoś wygrywa, ktoś przegrywa, a co nią nie jest, to jest tylko show. To w filmie wychodzi, bo co jakiś czas słyszymy takie zdania, no my musimy ustalić, kto wygra. A z drugiej strony widzimy momenty, w których wygląda na to, że wszystko nie jest ustawione. Bo to jest trochę tak, że tam prawie wszystko jest ustawione, ale nie wszystko. I to chyba jest najlepsze określenie tej sytuacji. To jest tak trochę jak zaplanowana wojna, która czasami się wymyka spod kontroli. Zdarzają się w wrestlingu takie sytuacje, że ktoś postanowi jednak złamać reguły. I jeżeli trochę jak w starożytnym Rzymie, ta publiczność kciuk wyciągnie w górę lub w dół i doceni to wszystko, to złamanie reguł jest sanowane, a jeżeli nie, jeżeli ktoś swoją walkę o serce publiczności przegrywa, to traci. Najważniejsza jest publiczność i show jednak mimo wszystko. Walka i całe, i wszystkie te rytuały, które zresztą w tym filmie są bardzo pięknie pokazane, bo my widzimy to trochę inaczej niż w transmisji telewizyjnej. W transmisjach dodawane są odpowiednie odgłosy i my myślimy, że te kości są łamane naprawdę, a oni naprawdę po sobie skaczą. W tym filmie są takie piękne sceny pokazujące ich niemalże baletowe umiejętności omijania tego wszystkiego. Ale wracając
do pańskiego pytania, przede wszystkim najważniejszy jest show. I jeżeli ten show pójdzie w jakimś innym kierunku, niż to było pierwotnie ustalone, to jest to całkowicie akceptowalne. I jest to też pewnego rodzaju kolejna metafora Ameryki, bo w niej niestety ciągle najważniejszy jest również w tych bardzo ważnych sprawach show. I tym wnioskiem, nie wiem, czy smutnym, czy radosnym, czy realistycznym, kończymy. Bardzo dziękuję dr Łukasz Jasina, filmoznawca, były rzecznik, jak słyszeli państwo, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, panie Tomku, kłaniam się. I na koniec jeszcze zachęta lekturowa. Lubię Irlandię, lubię do niej wracać. I teraz dzięki życzliwości wydawnictwa Czarne, które wysłało mi książkę, zanim jeszcze się ona ukazała, podobnie do niej wróciłem. Najlepsi katolicy pod słońcem, Dereka Scaliego, to książka niesamowita. Opowieść o tym, dlaczego w Irlandii Kościół zanika, dlaczego tak długo możliwa była systemowa przemoc wspierana przez państwo i akceptowana, a przynajmniej dostrzegana i tolerowana przez społeczeństwo. Jak doszło do tego, że ukształtował się nowoczesny irlandzki katolicyzm i dlaczego był on tak bardzo przemocowy? Odpowiedzi Scaliego wcale nie są oczywiste. Ma on świadomość odpowiedzialności Kościoła, ale dostrzega też odpowiedzialność państwa i współudział społeczeństwa. Znajduje w sobie także próbę zrozumienia dla tych, którzy byli sprawcami, i widzi także w nich ofiarę pewnego systemu kościelnego, ale też państwowego. I to właśnie w tej książce jest niesamowite. Ale czytając ją coraz mocniej i mocniej, zastanawiałem się nad historią Kościoła w Polsce. Nad tym, co jest mitem, a co jest prawdą. Co jest niewątpliwą zasługą, a co elementem systemu, który umożliwiał, usprawiedliwiał, a czasem budował krzywdę. Jak ukształtował się system nie tylko kościelny, ale i społeczny, który sprawił, że część z nas była ślepa na pewien rodzaj krzywdy? To wszystko są pytania, które wymagają odpowiedzi, bo bez niej nie zrozumiemy nie tylko pontyfikatu Jana Pawła II, ale także samych siebie. I te pytania rodzi właśnie książka Scaliego, dlatego także warto ją przeczytać. I to by było na tyle. Czas się pożegnać. Do usłyszenia już za tydzień, mówi wam Tomasz Terlikowski. Podcast Tak Myślę jest dostępny na portalu Deon i w serwisie Spotify. Zapraszam.